Szanowna Pani Minister, Szanowny Panie Ministrze, Panie Pośle, Szanowny Panie Wojewodo, Państwo Samorządowcy, Panie Starosto, Panowie Wójtowie, Państwo Radni, Przedstawiciele Lokalnej Społeczności, Pani Sołtys, Panie Dyrektorze, Szanowni Państwo, Pani Sołtys poprosiła, żebym powiedział, co dobrego się tutaj wydarzyło. Faktycznie wydarzyła się bardzo ważna inwestycja i być może jej znaczenie finansowe nie jest tak ogromne, jak finansowe znaczenie innych inwestycji, które są realizowane przez Ministerstwo Infrastruktury. Natomiast jeżeli mówimy o znaczeniu w postaci zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, to naprawdę budowa ciągu pieszo-rowerowego i przede wszystkim odseparowanie go od tego głównego ciągu drogi krajowej, od pojazdów lekkich, ale też od pojazdów ciężkich, a ich tutaj, jak widzę, nie brakuje, ma kolosalne znaczenie, jeżeli chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, szczególnie wszystkich tych, którzy na co dzień z tej infrastruktury drogowej, czyli drogi krajowej nr 55, korzystają. Chcemy w tym miejscu podkreślić, że polski rząd, Ministerstwo Infrastruktury koncentruje się nie tylko na inwestycjach polegających na budowie dróg szybkiego ruchu, autostrad, dróg ekspresowych. Chcemy podkreślić, że inwestujemy nie tylko w budowę obwodnic i to zarówno na ciągach dróg krajowych, jak i przekazujemy dofinansowanie samorządowcom, aby budowali chociażby obwodnice w ciągach dróg wojewódzkich. Wcześniej byłem w Tucholi, tam podpisywaliśmy umowę na dofinansowanie na budowę obwodnicy Tucholi. 60% wartości tego zadania to środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Chwilę po tym wydarzeniu będziemy w Rypinie, tam będziemy podpisywać kolejne dwie umowy na budowę obwodnicy Rypina i Brodnicy. Również w ciągach dróg wojewódzkich też te inwestycje wsparte przy udziale środków rządowych. Także te inwestycje strategiczne, które zmieniają krajobraz polskiej rzeczywistości drogowe, to naprawdę ogromny wysiłek polskiego państwa i nie szczędzimy na nie środków finansowych. Natomiast zależy nam również na tym, aby te inwestycje polegające stricte na zwiększeniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym również były obecne na sieci dróg krajowych. Dlatego na wniosek pana premiera Mateusza Morawieckiego stworzyliśmy program bezpiecznej infrastruktury drogowej, aby właśnie na sieci dróg krajowych budować chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, tak jak tutaj, ale też bezpieczne skrzyżowania, albo to z sygnalizacją świetlną, albo z rondem, zatoczki autobusowe, przejścia dla pieszych tam, gdzie są potrzebne, albo tam, gdzie już są, chcemy je w sposób profesjonalny doświetlić. Te wszystkie nasze działania mają w sposób dynamiczny zwiększyć bezpieczeństwo w ruchu drogowym. No i po statystykach, które są związane z tym obszarem, wychodzi na to, że faktycznie tak się dzieje. W tym roku, w roku 2022, zejdziemy, jeżeli chodzi o liczbę ofiar wypadków drogowych, poniżej 2000. To jest cały czas bardzo dużo, ale to jest blisko 1500 mniej niż wtedy, kiedy przejmowaliśmy odpowiedzialność za losy naszego kraju i tym samym za losy inwestycji drogowych i bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Także dynamiczny spadek wypadków drogowych, rannych w wypadkach drogowych, czy ofiar śmiertelnych, to w dużej mierze zasługa właśnie takich punktowych inwestycji, które pozwalają na to, aby pieszy czy rowerzysta w sposób bezpieczny i nieskrępowany przejechał ciągiem danej drogi, w tym przypadku drogi krajowej. I cieszę się bardzo, że tutaj w województwie kujawsko-pomorskim mamy do czynienia z wieloma tego typu inwestycjami. Oczywiście te duże wymieniłem wcześniej, ale też te mniejsze od strony finansowej, powtarzam, ale od strony znaczenia, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, również są realizowane i chcę Państwa zapewnić, że nadal ta ogromna determinacja i konsekwencja w realizacji tych inwestycji zarówno panu ministrowi Andrzejowi Adamczykowi, jak i mi oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przyświeca. Także nie będziemy tego wielkiego nakładu finansowego ograniczać, a wręcz przeciwnie, będziemy pomimo trudnych czasów,
inflacji, dużego zamieszania geopolitycznego, które jest związane z wojną wypowiedzianą przez Rosję Ukrainie. Z tych inwestycji nie będziemy rezygnować, nie będziemy ich zatrzymywać, wręcz przeciwnie, będziemy przekazywać kolejne środki finansowe, miliardy złotych na to, aby albo samemu te inwestycje realizować, samemu, to znaczy za pośrednictwem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, albo wspierać samorządy w tym ogromnym wysiłku, który jest również przez stronę samorządową podejmowany. Także szanowni Państwo, tutaj, gdzie materializuje się wiarygodność moich słów, mamy do czynienia z ciągiem pieszo-rowerowym na odległości ponad 4 km, chcę podtrzymać nasze zobowiązania dalszej systematycznej inwestycji w poprawę jakości dróg wszystkich rodzajów, i samorządowych, i krajowych, i tym samym zwiększenie bezpieczeństwa, no ale co z tym idzie? Poprawę jakości życia mieszkańców całej Polski. Bez wątpienia drogi to jest ten element, który poprawia jakość życia, który usprawnia komunikację, też tą gospodarczą. No, przykładem są chociażby te pojazdy z drewnem, które w tej chwili się tutaj przemieszczają. Ten ruch gospodarczy też jest ważny, musi być w odpowiedni sposób poprowadzony. Ta infrastruktura również musi do tego służyć i chcę zapewnić, że w tym kontekście również czynimy te nasze wielkie starania inwestycyjne. I chcę na koniec podziękować wszystkim tym, którzy wspierają ministra infrastruktury w realizacji tych zadań. Bardzo ważne jest, abyśmy mieli odpowiednie otoczenie prawne w tym zakresie. I tutaj podziękowania dla naszych parlamentarzystów, dla pani poseł, pani minister Anny Gębickiej i pana posła ministra Jana Ardanowskiego za to, że to wsparcie, które jest członkiem Sejmowej Komisji Infrastruktury, wspomnę, ponieważ to wsparcie faktycznie jest tutaj stuprocentowe, zaufanie do nas, do Ministerstwa Infrastruktury jest również stuprocentowe. Bez tego wsparcia prawnego, bez głosowania nad dobrymi ustawami, które no właśnie pozwalają nam te środki finansowe wydatkować, tych inwestycji po prostu by nie było. Dlatego dziękuję i pani minister, i panu posłowi za ten osobisty wkład. Też dziękuję pani minister za to, że zwraca nam uwagę na tego typu potrzeby, bo rozmawiamy z sobą bardzo często i w Sejmie, ale też nasze szlaki przecierają się w tej pracy resortowej. Faktycznie niemalże każda rozmowa, mimo tego, że jej główny przedmiot jest nieco inny, schodzi później właśnie na te inwestycje, które tutaj w tej części województwa kujawsko-pomorskiego powinny być realizowane. Dziękuję pani minister Annie Gębickiej za wskazywanie tej inwestycji. Mamy również częste spotkania z parlamentarzystami z Sejmowej Komisji Infrastruktury. Tutaj pan poseł Jan Ardanowski też jest bardzo mocno aktywny. Bez tej współpracy nie moglibyśmy aby wyłapywać tych potrzeb. Nie moglibyśmy tak diagnozować tych najważniejszych inwestycji, które są realizowane, a właśnie ta współpraca z parlamentarzystami na to nam pozwala. Dziękuję również samorządowcom, panu staroście, panu wójtowi, radnym. Ja wiem, że inwestycje drogowe to jest ten klucz w rozwoju każdej jednostki samorządu terytorialnego. No i właśnie po to tworzymy nasze programy. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, czy też rezerwa subwencji ogólnej, ale też ostatnio Polski Ład, czyli program inwestycji strategicznych, który tego typu inwestycje dofinansowuje nawet wartością 95% wartości zadania. To są, szanowni Państwo, pieniądze, których w takiej skali jeszcze nigdy nie było. I cieszę się bardzo, że samorządowcy to zauważają, że z tych programów korzystają i też razem z nami, ramię w ramię, chcą zmieniać tą drogową rzeczywistość całej Polski. Jesteśmy tutaj na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, ale muszę powiedzieć, że wszędzie w całej Polsce samorządowcy realizują te oczekiwania, potrzeby społeczne, które są w naszym kierunku, w naszą stronę formułowane. Dziękuję wszystkim tym, którzy też wywierają taką bardzo pozytywną presję na nas, abyśmy te inwestycje realizowali z odpowiednią dynamiką. Wiem, że tutaj wśród lokalnej społeczności taka presja bardzo pozytywna była. No to też jest duży wkład w jakby podejmowanie decyzji o zapewnieniu środków finansowych na takie inwestycje. A ta, jeżeli chodzi o ten wydatek finansowy, to około 10 milionów złotych. Myślę, że pan dyrektor Borowiak powie więcej na temat już zakresu, który został tutaj
wykonane. Także tutaj ten głos społeczny jest również bardzo istotny i jest przez nas słyszalny. Gratuluję tej inwestycji. Jestem przekonany, że zwiększy bezpieczeństwo w ruchu drogowym, że ułatwi transport, ułatwi komunikację i będzie jedną z wielu, z której lokalna społeczność będzie miała radość, satysfakcję i z której będzie korzystać. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, szanowni państwo. Dzisiaj mamy bardzo radosny dzień dla mieszkańców gminy Grudziądz. Oddajemy do użytku długo oczekiwaną ścieżkę pieszo-rowerową, która przede wszystkim będzie podnosić bezpieczeństwo mieszkańców, bezpieczeństwo także dzieci, które uczęszczają do pobliskiej szkoły. I szanowni państwo, ja przede wszystkim chciałam podziękować, zacząć od tych podziękowań właśnie dla mieszkańców, dla samorządowców, dla pana wójta. Myślę, że pan wójt chyba nie zliczy, ile spotkań w sprawie tej ścieżki pieszo-rowerowej odbył w różnych gremiach, w różnym składzie. Także to, o czym wspomniał już pan minister Weber, także panie tutaj, które udały się specjalnie do Warszawy po to, żeby właśnie tą taką pozytywną presję społeczną wywrzeć, żeby pokazać, jak ważna i jak oczekiwana jest ta inwestycja. Dziękuję oczywiście Ministerstwu Infrastruktury i panu ministrowi Rafałowi Weberowi, który zawsze bardzo przychylnym okiem patrzy właśnie na te inwestycje drogowe w województwie kujawsko-pomorskim. Dziękuję za cierpliwość właśnie do tych wszystkich zgłaszanych potrzeb, bo myślę, że właśnie my w podobny sposób postrzegamy rolę i posłów, i rolę rządu. Że nasza rola jest taka, żeby właśnie przekazywać to, co mówią nam mieszkańcy, zanosić to dalej, żeby sygnalizować te potrzeby i później przykuwać je właśnie w czyny. Dziękuję także panu dyrektorowi Borowiakowi za zawsze takie kompetentne, merytoryczne podejście, za wszelkie wsparcie, którego nam tutaj udziela. Szanowni państwo, naprawdę jest się z czego cieszyć. Tak jak powiedział pan minister, prawie 10 milionów złotych zainwestowanych właśnie w podniesienie bezpieczeństwa. Ja życzę tego, żeby ta ścieżka pieszo-rowerowa dobrze służyła i właśnie chociażby dzieciom, młodzieży, które uczęszczają do szkoły, mieszkańcom, żeby także pozwalała na ten rozwój turystyczny gminy Grudziądz, bo wiemy, że gmina Grudziądz ma niesamowicie dużo do zaoferowania. I szanowni państwo, bardzo się cieszę, że udało się tą inwestycję zrealizować i liczę oczywiście na to, że spotkamy się na kolejnych odbiorach podobnych inwestycji i tak oczekiwanym przez mieszkańców rondzie. Dziękuję bardzo. Cieszę się, że mogę tutaj być z dwóch powodów, bo jest to konkretna inwestycja ważna dla mieszkańców kilku miejscowości i tu wielokrotnie podkreślana wielka aktywność i pani sołtys i wszystkich, którzy przyczynili się do tego, zasługuje na podkreślenie, ale dla mnie jest to jeszcze z innego powodu ważne wydarzenie. Bo jest to realizacja pewnej wizji rozwoju Polski, która mnie jest szczególnie bliska. Pan minister Weber wspomniał o mojej aktywności poselskiej. Jestem w dwóch komisjach. Komisji do spraw rolnictwa i rozwoju wsi, obszarów wiejskich i infrastruktury, bo to ściśle z sobą się wiąże. Właściwie chyba nie ma zbyt wielu obszarów tak ściśle powiązanych. Jeżeli chcemy rozwijać polską wieś, obszary poza wielkimi miastami, a przypomnę, że przez lata tylko koncepcja rozwoju wielkich miast była realizowana. Jeżeli chcemy rozwijać, poprawiając jakość życia, umożliwiając aktywność gospodarczą, aktywność społeczną ludziom, którzy wybierają wieś jako miejsce do życia i realizacji swoich aspiracji, to sprawą podstawową i najważniejszą są drogi. Bezpieczne drogi. Ja tą drogą z Grudziądza do Kwidzyna, do krewnych, którzy mieszkają w Kwidzynie, przez swoje dorosłe życie jechałem może setki razy. To jest zawsze wielkie ryzyko drogą o tak dużym natężeniu ruchu i do zakładów papierniczych, i do strefy przemysłowej. Ale jak żyć ludziom tu, w tych miejscowościach po sąsiedzku, z tak ruchliwą trasą? Dlatego odseparowanie tego ruchu, sprawienie, że można tutaj żyć w taki sposób bezpieczny, jest czymś szczególnie, szczególnie ważnym. To jest wielkie zobowiązanie do zrównoważonego rozwoju Polski,
takiego rozwoju, który zapewnia każdemu, bez względu na to, gdzie sobie wybrał miejsce do życia i realizacji swoich aspiracji życiowych, możliwość właśnie bezpiecznego życia i realizacji tego wszystkiego, co sobie w życiu wymarzymy, chcemy realizować. Dlatego bardzo się cieszę i dziękuję i ministerstwu za te środki, rządowi, które są przeznaczane, dyrekcji generalnej, wszystkim, którzy tego typu inwestycje, jak tutaj w Mokrem, ten cały ciąg, kilka miejscowości łączący, realizują. To jest dobra wizja Polski. To jest wizja takiej Polski, w jakiej ja chcę żyć, w jakiej chcę mieszkać. Gdzie niezależnie od tego, powtórzę to jeszcze raz, gdzie wybieramy sobie miejsce do życia, tam możemy się realizować. Bardzo dziękuję. Ja chciałem tylko na jedną rzecz zwrócić uwagę. Pan minister dzisiaj w regionie odwiedził już Tucholę, jest z nami i jedzie do Rypina. My, nawiązując do tego, co powiedział pan poseł Ardanowski, dbamy również o to, żeby rozwijały się równomiernie te obszary, które znajdują się na przysłowiowych rubieżach regionów. Czyli ten proces inwestowania jest procesem równomiernym, powiedziałbym innymi słowy, sprawiedliwym. I korzystając z okazji, dziękuję panu ministrowi, ale przede wszystkim dziękuję naszym ambasadorom, którzy zabiegają o nasze sprawy. To zostało już przez pana ministra powiedziane, ale ja bym bardzo chciał to podkreślić, bo przedstawicielowi rządu w terenie, jakim jest wojewoda, bardzo jest potrzebna współpraca z parlamentarzystami i za już dziękuję, a o jeszcze proszę. Gratuluję mieszkańcom tej inwestycji. Wszystkiego dobrego. Dzień dobry jeszcze raz. Szanowni Państwo, Państwo Ministrowie, Panie Wojewodo, Państwo Posłowie, Szanowni Państwo. Bardzo się cieszę, że tu się dzisiaj spotykamy i otwieramy tą ścieżkę rowerową, która determinantą, już było tutaj wielokrotnie powiedziano przez wszystkich, którzy się spotykali w różnych instytucjach, ministerstwach, w Generalnej Dyrekcji, w oddziale i w samej Warszawie u dyrektora Żuchowskiego. Muszę go tutaj wspomnieć, dzisiaj też tutaj miał być z nami, ale niestety z obowiązków nie mógł dotrzeć. Udało się wyasygnować te środki i wybudować tą ścieżkę. Ta ścieżka wbrew pozorom nie była taka łatwa, nie była prosta do tego, żeby to zrealizować. Natomiast wyszło. Wyszło nam o tyle dobrze, że tak jak Państwo pamiętacie, spotkaliśmy się przy otwarciu poprzedniej ścieżki Grudziądz-Klęczkowo i tam powiedziałem, że będziemy robić wszystko, żeby tą ścieżkę wybudować. Dzisiaj jesteśmy w tym miejscu, że to się udało zrealizować. Udało się zrealizować z pozytywnym skutkiem. Oczywiście zawsze są jakieś trudności, to wszyscy mamy tego świadomość. Natomiast możemy się cieszyć z tego i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. I to jest kluczowa sprawa. Widzimy to, co się dzieje teraz tutaj, chociażby stojąc przez te parę minut, ile tych pojazdów ciężarowych tak naprawdę się przemieszcza. Odseparowaliśmy ten ruch pieszych od głównego ciągu. To jest jednym z elementarnych rzeczy tak naprawdę po to, żeby usprawnić ruch nie ma ciągu pieszo-rowerowego, ścieżki rowerowej, ale żeby ci mieszkańcy mogli bezpośrednio się poruszać z tych domostw, jak również szkoły, którą mamy tutaj po sąsiedzku. Infrastruktura, która została przebudowana, to tak jak powiedział pan minister, to jest niespełna 10 milionów złotych, 5 kilometrów. Ale to nie jest jedyna ścieżka, która została zrealizowana tutaj w Grudziądzu. To już jest druga ścieżka. Łącznie tych ścieżek wraz z przebudową jednej z miejscowości, pewnie do której pojedziemy, chociażby w Dusocinie, to jest ponad 10 kilometrów w ciągu, no, można powiedzieć, jednego roku tak naprawdę budowlanego. A kosztowało to 18 milionów złotych. Ja, jak się spotkaliśmy poprzednio, to też mówiłem o tym, że to są niemałe inwestycje. Pan minister tutaj powiedział, że to są mniejsze inwestycje, ale dla oddziału bydgoskiego tak naprawdę, poza tym, że realizujemy jeszcze zadania chociażby w drogach ekspresowych i mniej i większych drogach, typu drogach klasy GP, rozbudowach, takie ścieżki są realizowane, te 18 milionów. Proszę mi wierzyć, że to jest duża inwestycja. To jest duża inwestycja na skalę i województwa, ale myślę i samego kraju. Tych ścieżek rowerowych i tych przebudowy, tej infrastruktury mamy więcej, znacznie więcej. I to, że dzisiaj nie ma też ze mną tutaj pracowników, którzy przygotowywali, za co serdecznie im dziękuję i wykonawcy również, to ci pracownicy, pomimo tego, że już to jest oddane, zajmują się już kolejnymi, następnymi tematami. Bardzo serdecznie dziękuję. Tak, między innymi. Panie ministrze, pani minister, panie pośle, panie wojewodo, panie dyrektorze, panie wójcie, szanowni państwo. Chciałem powiedzieć taką rzecz, kolega Andrzeju, bo skierować do ciebie te słowa, przede wszystkim pogratulować skuteczności działania.
gmina teraz już oszczędzi trochę na paliwie, bo tyle ile kolega wyjeździł, żeby załatwiać te, tą inwestycję i inne, to na pewno też trochę kosztowało, ale opłaciło się. Serdecznie gratuluję mieszkańcom, to była bardzo ważna inwestycja dla bezpieczeństwa dzieci, dla mieszkańców, ale należy podkreślić, że to nie tylko mieszkańcy gminy Grudziądz będą korzystać z atrybutów tej ścieżki, bo ona za chwilę wchodzi do gminy Roguźno, też w naszym powiecie. Łączy się z drogami powiatowymi. Tu mamy drogę powiatową, które też niedawno przebudowaliśmy. Też by się ścieżka przydała, tak, ale to pana ministra, proszę. Ale pan jest dorosłowek, to panu. Jasne, bo wszędzie by się ścieżki przydały, na to bardzo liczymy. Natomiast też wymaga podkreślenia to, bo przed chwilą przejechał autobus, powiatowy autobus. Jeździmy tymi autobusami, korzystając z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, a więc z tych wszystkich środków staramy się korzystać i obiecujemy, że będziemy wywierać ten pozytywny nacisk w ciągu dalszym. Bardzo chętnie korzystamy z tych środków i rzeczywiście one są podstawowym narzędziem do realizacji potrzeb mieszkańców. Bardzo serdecznie dziękuję i bardzo serdecznie gratuluję i życzę bezpiecznego poruszania się po tej ścieżce. Szanowni Państwo, Pani Minister, Panie Ministrze, Panowie Posłowie, Panie Wojewodo, Panie Dyrektorze, Panie Starosto, Szanowni Państwo, bardzo się cieszę na okoliczność takiego uroczystego otwarcia ścieżki pieszo-rowerowej. Dlaczego? Dlatego, że w dniu dzisiejszym okazaliśmy coś, co jest bardzo ważne. Ukazaliśmy, jak ważni dla nas są ludzie, jak dbamy o bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego. Panie Dyrektorze, wspomniał Pan o tym, że budujemy właśnie ścieżki pieszo-rowerowe w Polsce. Budujemy tutaj. Program likwidacji miejsc niebezpiecznych został zrealizowany na terenie gminy Grudziądz. Droga krajowa nr 55 przebiega przez teren całej gminy Grudziądz. Wspomniał Pan Wojewoda o rubieżach. Tak, jesteśmy na samym końcu, bo mamy 3 km do województwa pomorskiego, ale chcieliśmy podziękować, że nie zapomnieliście, Szanowni Państwo, o nas, że nie zapomnieliście o mieszkańcach gminy Grudziądz i o dzieciach, które chodzą do pobliskiej szkoły, dlatego że przed chwileczką zwróciłem uwagę panu wojewodzie, iż dzieci, które skończyły szkołę, właśnie udały się do Świerkocina piechotą. To jest bardzo ważne z naszej perspektywy, przypominając sobie, drodzy Państwo, to, że w roku 2016 przy drodze krajowej nr 16 miały miejsce wypadki śmiertelne. To wykluczy wszelkiego rodzaju zdarzenia drogowe z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego. Wspomniał Pan Starosta o inwestycjach, które mogłyby być realizowane. Tak, Panie Starosto, będziemy jeździli budować przyszłość gminy Grudziądz i z tego miejsca prosimy pana Ministra o pomoc przy realizacji zadania pod tytułem budowa ronda w Mokrem. Wiemy, że środki finansowe są na realizację tego zadania. Chcielibyśmy prosić o empatię i o taką wrażliwość na te sprawy, tym bardziej, że jesteśmy na skrzyżowaniu, które prowadzi raz do szkoły, a dwa do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Mnóstwo pojazdów tą drogą. Tak, bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Wszystkiego dobrego. Która marzyła o tej ścieżce. Ja już teraz jestem przy trzecim wójcie radną i cały czas ta ścieżka to była pięta achillesowa nasza. Panie dyrektorze, ja tu się zwracam do dyrektora Browiaka. Te moje telefony do Generalnej Dyrekcji Bydgoszczy, to właśnie chodziło mi o tą ścieżkę. To ja mówiłam, ile osób zginęło na tej drodze z Grudziądza do Dusocina. To taka mała wieś na pewno zginęła. I teraz zobaczcie Państwo, każdy pieszy, każdy rowerzysta z Grudziądza sobie pojedzie na lotnisko w Wisich Kątach, pojedzie sobie do lasu w Wełczu, pojedzie wszędzie. I słuchajcie, i teraz proszę Was bardzo, oto rondo tu w Mokrym. Proszę zobaczyć, ile, jakie natężenie, nie bez kozery, tu w tym miejscu stoimy, żebyście Państwo wszyscy zobaczyli, jaki tu jest ruch.
jakie tu jest niebezpieczeństwo. A to rondo spowolni i zabezpieczy. Ja dziękuję za tą ścieżkę. Może jedno marzenie mi się spełniło. Może i drugie.